Cześć kochani, witajcie na kanale Bawcie ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was kolejną grę, to jest gra zręcznościowa, nazywa się Bum Bum Balon. Tutaj chodzi o to, że wkładamy do środka balon i każdy losuje, ile razy musi przekręcić tymi patyczkami, tak żeby tego balonu nie przekuć. Jest to zestaw dla dzieci od 8 roku życia, od 2 graczy z firmy Spin Master. Tutaj zobaczcie, co jest z tyłu. Dzieci właśnie są w trakcie wkręcania tych patyczków w balon i muszą się postarać tak, żeby ten balon nie pękł, bo kiedy balon pęknie, to ta osoba, która właśnie przekręcała, wciskała te patyczki, to przegrywa. Gra trwa około 15 minut. Jest to zestaw dla dzieci od 8 roku życia, od 2 graczy, tak jak już Wam mówiłam. Otwieramy, zobaczymy, co jest w środku. Wypakowałam już wszystko i już chyba widzę, o co chodzi. To jest ten stojak, który trzyma balon. Zaraz go złożymy. Tutaj mamy instrukcję, oczywiście przyda się. To też chyba należy do tego stojaka. I tu mamy te patyczki. Te, które będziemy wciskać w balon. I tu mamy kostkę. Będziemy nią losować, ile razy trzeba wcisnąć w balon ten patyczek. Mamy raz, dwa, trzy. Najwięcej można ten balon wcisnąć 3 razy. Nie ma więcej do wyboru. To chyba jeszcze kolejna część stojaka. I tu mamy baloniki. Też przyjrzymy się tym balonikom. Mają śmieszne twarze. Zaraz zobaczymy, czy każdy balon jest taki sam. Tutaj mamy balon z taką miną. A, ten jest taki sam. Są takie same. Ten też. Ten też. Chyba wszystkie są takie same. Każdy jest taki sam. Są identyczne. Jeden już nadmuchałam. Oczywiście nie można go nadmuchać zbyt mocno, bo nie zmieści się w stojaku, a po drugie pęknie przed rozpoczęciem zabawy, co nie byłoby zbyt fajne. Teraz szybko zbuduję ten stojak. Te części tutaj idą. Tak to wygląda. Stojak jest gotowy. I tutaj na dole musimy przytwierdzić balon. W taki sposób i tak to musimy zrobić. Balon już nam nie ucieknie, musimy go tutaj delikatnie w środku włożyć. Tu mamy takie specjalne dziurki. Tutaj musimy schować tą podstawkę balona. W taki właśnie sposób. I jesteśmy gotowi do rozpoczęcia gry. Tak to wygląda. Dobrze jest to dopasowane. I tutaj mamy dziurki na te nasze patyczki. Tutaj musimy je umieścić. I słyszycie, że tam zginę się jakaś sprężynka. Ona nam kontroluje, ile razy wciskamy. Za każdym razem, kiedy klikamy, to właśnie się wciska. Jak kliknie, to już przestajemy wciskać. Patyczki tutaj wychodzą z 3 stron. Celują w balon z 3 stron. A tych balonów jest 12, zdaje się. I rzucamy. Losujemy. Wylosowałam 1. Czyli klikam raz, wciskam tylko raz. Kiedy wylosuję 3, to oczywiście wciskam 3 razy. Na przykład tutaj mogę jeszcze raz, tutaj mogę jeszcze raz, tutaj jeszcze raz. A jeszcze patyczki wchodzą z góry, zapomniałam Wam powiedzieć. I wciskamy do tej pory, aż balon pęknie. Oczywiście chodzi nam o to, żeby nie pękł, ponieważ ta osoba, która będzie wciskała i balon pęknie, to przegrywa. Nie ma tutaj nic skomplikowanego.
ale zapowiada się dobra zabawa. Nie widziałam jeszcze takiej gry, więc to jest taka fajna nowość. Na pewno sprawi wiele radości, szczególnie dzieciom. Na pewno fajny jest ten efekt końcowy, kiedy balon będzie pękał. Na pewno narobi trochę hałasu w pokoju, będzie dużo śmiechu. Ta osoba, która przegra, na pewno nie będzie zadowolona. Napiszcie mi, co sądzicie o takiej grze, a może macie taką grę już w domu, jesteście bardziej zorientowani. Napiszcie mi, co o niej sądzicie, czy lubicie w nią grać, czy może już zużyliście te wszystkie balony. Napiszcie mi, co o niej sądzicie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania.